Pozdrawiamy z Santa Cruz. To nasz ostatni dzień w Boliwii. Jutro lecimy do Argentyny, na jeden dzień do Buenos Aires, a później lecimy na Ushuaia i siadamy na statek na Antarktydę. Niesamowite. Dzisiaj pokażemy wam, jak wygląda. Znaczy troszkę wam pokażemy, tylko bo miasto jest ogólnie zamknięte, bo są protesty tutaj i nie mamy dużo czasu, bo wczoraj jak tutaj jechaliśmy, zajęło nam to 2 godziny. Trasa, która powinna trwać 15 minut. A dzisiaj pan nam powiedział, że musimy wyjechać szybko, bo możemy nie dotrzeć na lotnisko. O, bezdomny pan tam leżał. Ale jak w ogóle się? Śmieciał jakiś. No, także pokażę wam tyle, ile nam się uda i tyle, ile możemy. No bo po prostu w inne miejsce już nie dojedziemy, no nie da rady. Źle trafiliśmy trochę z terminem. Santa Cruz jest ogólnie największym miastem w Boliwii. Ile to było podane, że 2 miliony ludzi żyje? Nie, 1,5 miliona. 1,6 miliona. 1,6 miliona. No i Santa Cruz to jest druga stolica Boliwii. Ta, w której jest rząd. Nie wiem, czy dokładnie parlament. Kongres. No i dlatego nam się wydaje właśnie, że tutaj są te... W La Paz się nie działo nic, kompletnie nic za nic. Tutaj normalnie jakbyśmy się do innego kraju przenieśli. Sam się zastanawialiśmy, co to się działo i pan nam tak tłumaczył i doszliśmy do tego i później w hotelu już nam pan wytłumaczył, że po prostu są zamieszki polityczne. Protest, nie zamieszki, protest. W przerywniku taka szybka informacja dla was. Od dzisiaj oficjalnie zaczynam współpracować z Extreme Hobby, tak już w pełnym wymiarze, także wszystko, co kupicie w sklepie i użyjecie hasła Wojownik10, dostaniecie 10% zniżki na cały asortyment. Dodatkowo oczywiście też na produkty, które są związane ze mną, czyli z podróży Wojownika. I dla mnie zawsze parę groszy wpadnie na podróże. Dodatkowo pamiętajcie, że jak wejdziecie na stronę rabatywojownika.com, tam znajdziecie wszystkie firmy, z którymi współpracuję i wszystkie zniżki. Dobra, lecimy dalej. Phuket Town, nie? No mi to samo. Jeśli tak sobie idziemy rozmawiamy, że wygląda to jak w Phuket Town tutaj. Ale już tęsknimy za Tajlandią, to sobie nawet nie wyobrażacie. Niesamowicie. Wiecie co, tak chodzimy po tym miasteczku, to nie ma co pokazać. Serio. Jest spoko, bo jest takie stare miasteczko, takie właśnie w stylu Phuket Town. Ale... No nie jedno i... Jeden jakiś kościół. Większość zamknięta. No, niektóre rzeczy tylko otwarte, ale większość zamknięta w ogóle. Trafiliśmy tu na bardzo zły czas, niestety. Będziemy mieć prawie 100 stopni różnicy, bo teraz jest 30. To więcej jest, no bo przecież jak lądowaliśmy, było 35. No to powiedzmy, że jest 35. A na Antarktydzie będzie minus 44. 7. Aha, no i jeszcze odczuwalna niższa. Odczuwalna jeszcze niższa. Bo wiatr. Ale będzie. Postawimy nogę na siódmym kontynencie. To jest takie niesamowite. Jeju. No jeszcze to nie dociera. No. Jednak nie będzie dwóch odcinków, tylko będzie jeden. Przed Antarktydą jeszcze. Seria z Antarktydy ruszy prawdopodobnie 27 listopada. Czyli w niedzielę. Nastawcie zegarki. Włączcie subskrypcję. Bo zaczynamy. Ile będzie odcinków? Nie wiem, okaże się, ale będzie też później po powrocie e-book z naszych... Ale właśnie, bo to nie będzie tylko o samej Antarktydzie. No to mówiłem ostatnio o tym, że też będą różne historie właśnie z naszych podróży. Tak. Że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, no ale tematem przewodnim będzie siódmy kontynent i wyprawa na niego. Jak go zorganizować, jak my to zrobiliśmy. Jakieś takie nasze tipy, żebyście mieli wszystko po prostu czarno na białym i żeby się super czytało. Linki do wszystkich miejsc, do wszystkich filmów. Do wszystkich miejsc, do wszystkich, nie wiem, do agencji, przez którą to załatwiamy. No wszystko tam będzie. To dobra. Ale się nie możemy doczekać. Jeszcze 2 loty przed nami i jesteśmy na statku. Powrót na lotnisko trochę zajmie. Jest po pierwszej w nocy, jesteśmy w samolocie. Wołali nas już przez głośniki. Strasznie szybko zaczął się boarding.
jak wyglądała nasza trasa na lotnisko, to jak nie zapomnę, to opowiem wam jutro, ale było ciężko, żeby dotrzeć. Naprawdę. To, co się dzieje w tym mieście teraz, niewesoło jest. Zaraz, no. Niestety jesteśmy na innym lotnisku teraz i tutaj nie ma żadnej przełowalni. Musimy jechać do centrum, znaleźć jakiś hostel i tam zostawić rzeczy na cały dzień. Oby nam pozwolili, ale myślę, że się uda. No i jutro lot do Ushuaia i się zacznie. Fajna przygoda. Coś, czego jeszcze nie było na polskim YouTube, pamiętajcie, dlatego warto śledzić. Dojechaliśmy do centrum. Na szczęście zostawiliśmy kartę na autobus, tą, którą ostatnio jeździliśmy, także luzik. Idziemy właśnie wymienić dolary. Pamiętajcie, uczcie się na swoich błędach. Ostatnio straciliśmy bardzo dużo pieniędzy przez to, że nie mieliśmy wymienionych. Teraz załatwiłem dolary, jak byliśmy w Urugwaju. Idziemy wymienić. Bo tak jak wam mówiłem, że wcześniej będziemy jeszcze dwa razy w Argentynie, czyli jest teraz. Jedziemy do Ushuaii. I później jak wrócimy, jedziemy jeszcze na lodowiec. Coś cudownego. Także dolary były potrzebne, żeby je wymienić, żeby nie stracić. No, ale fajnie by było najpierw zostawić gdzieś plecaki, żeby z nimi nie łazić. Parę osób pytało, czy te plecaki wchodzą jako podręczne? Tak. A, nie pokażę. Ale wchodzą jako podręczne. Ale muszą mieć oczywiście odpowiednią... No, wczoraj nam sprawdzali. Po 10 kg muszą mieć. Ja miałem trochę więcej, ale się udało. Pieniądze wymienione na czarnym rynku. Zaraz gdzieś usiądziemy, opowiem wam, jak to wygląda. Mogę tylko tyle powiedzieć, że teraz wszystko będziemy mieli o połowę tańsze. Także teraz Argentyna robi się naprawdę tania. Nie tak jak wcześniej. Dobra, powiem wam teraz, jak działa czarny rynek wymiany walut tutaj właśnie w Buenos Aires w Argentynie. Normalnie, jak przyjeżdżacie, jesteście tak nieświadomi jak my. Czyli wypłacacie sobie pieniądze i za 100 dolarów dostajecie na przykład 15 tysięcy peso argentyńskich. Ale jeśli pójdziecie do centrum, możecie spotkać ludzi, którzy wymieniają dla was tą walutę i możecie dostać prawie raz tyle za tą samą kwotę. No, u nas sytuacja wyglądała tak, że poszedłem z gościem do kiosku po prostu. On tam miał elegancko przygotowaną już maszynkę. 200 dolarów dostałem 55 tysięcy peso. Normalnie w banku albo z bankomatu dostałem tylko 30. O, następny już wołał cambio. Każdy tutaj wymienia. Dalej nie rozumiem tego. Wiem, że ludzie mi tłumaczyli, jak tutaj już byliśmy, na czym to polega, ale nie wiem, dla mnie to jest po prostu czarna mafia. Czarna magia. Jak można, jak się opłaca im dać raz więcej za to samo, co bank. Ale dobra. Nie nam jest to rozkminiać. No, teraz po prostu, jak mamy tutaj wszystko za połowę ceny, kupę hajsu, to naprawdę się fajnie wydaje pieniądze, bo wszystko się wydaje takie na maksa tanie. I to jest naprawdę znakomite. No, jeszcze nie dokończyłem. I zamiast dostać 30 200 dolarów, dostaliśmy 55. A normalnie dostalibyśmy jeszcze więcej, na przykład 57 albo 58, ale z racji tego, że miałem z Urugwaju stare dolary, taki mi po prostu tam wypłacił bankomat, no to dostaliśmy po 27,5. Zamiast na przykład po 28,5. 20, a nie 25? 20, nie. 28,700 proponowali najwięcej, ale za nowe dolary, nie za stare. Co by się nie działo? TVP, no nie. Ale się przestraszyłam, bo aż podskoczyłam. Tak nawet nas tu znaleźli. Nawet co w Argentynie. O nie. Dobra, szukamy miejsca, żeby zostawić plecaki i idziemy sobie dalej na zwiedzanko. Byliśmy już chyba w 7 czy 8 hotelach. Nigdzie nie chcą wziąć od nas plecaków. Ale to ubłoże hotele musimy do hostelu bardziej podbić. Hostela ludzie są jakoś tak bardziej wyrozumieli. Rozumiem, jak wygląda życie backpackersa. Był naprawdę bardzo dobrze zrobiony, bardzo.
Żółwika mi przybił. Niezła galeria handlowa. Chodź, jaki sufit. Mają rozmach. Dobra, może wam jeszcze powiem, co się wczoraj wydarzyło w ogóle, wczoraj i przedwczoraj. Bo masakra po prostu była. Z tym, jak jechaliśmy do hotelu z lotniska, no to tak urywki jakieś widzieliście. Ale jak wracaliśmy, to już było tak źle, że nawet no nie mogliśmy nawet wyciągnąć telefon na chwilę. Nasz kierowca to normalnie był wydygany, także szok. Blokady były praktycznie, nie wiem, co jakieś 200 metrów, czasem były co 100, a czasem to były centralnie z jednej blokady się wjeżdżało w drugą i w kolejną, i w kolejną. Stali tam, wiecie, stały grupki całe, niektórzy mieli jakieś pałki, niektórzy twarze pozakrywane, drogi całkowicie totalnie po prostu jakoś zabarykadowane. Powiem wam, że no pierwszy raz takie coś widziałem, żeby takie coś się działo w mieście. Wiadomo, tak? Myślę, że dużo gorsze rzeczy widziałem, jak byłem kiedyś w Hongkongu. Nie wiem, kto z was oglądał wtedy jeszcze. Znaczy, no na pewno dużo. Serie z Azji, jak w Hongkongu były zamieszki, jak protestowali, to tam to była masakra totalna. Ale tam było to jakoś inaczej. Bo tam było wiadomo, że to ludzie po prostu tam walczą z policją i tak dalej. Tutaj było inaczej, bo tutaj nawet jak ten gościu od nas musiał podjeżdżać pod barykady, pokazywać, że jest z jakimś służbą medyczną, coś tam pokazywał jeszcze na kartce napisane i on ich prosił o to, żeby on mógł przejechać. To było bardzo dziwne. I oni, na niektórych jak podjeżdżał, to oni od razu mówili, że wypadł. Totalnie wypadł, on musiał zawracać i jechać inną drogą. Na maksa to było dziwne, serio. Nie wiem, co to ma w ogóle, wiecie, jakoś, jak to ma działać wszystko. Jak to ludzie ludziom uprzykrzają życie po prostu. Wiadomo, że to na pewno ma jakiś sens. Oni walczą w słusznej sprawie dla nich oczywiście i tak dalej. No ale to wiecie, można uprzykrzać życie tym, którym trzeba to robić, a nie normalnym ludziom. I trasę na lotnisko, którą normalnie się pokonuje w 20 minut, my jechaliśmy wczoraj znowu 2 godziny. Oczywiście na końcu próbował nas oszukać kierowca, bo dogadaliśmy się z hotelem, że on weźmie od nas stówę. Ale to jest ładnie w tej galerii. Dogadaliśmy się, że weźmie od nas stówę, czyli to było 70 zł. Przyjeżdżamy na miejsce, on nam mówi, że mamy mu zapłacić 3 stówy, bo długo jechaliśmy. Mówił, jaki wariat, że było wiadomo, że będziemy długo jechać, bo wiedział dokładnie, że całe miasto jest pozamykane i że się nie da łatwo przejechać. Później wszedł za nami, my mu powiedzieliśmy, że nie damy mu więcej, bo nie mamy, bo nie mieliśmy tak naprawdę, a i tak byśmy mu nie dali, bo inna była umowa. Wszedł za nami do tego, żebyśmy mu coś dołożyli i tak dalej. Mówimy, ty, ale my nie mamy ani grosza, bo nie mieliśmy naprawdę nic. Ostatnią stówę zostawiliśmy tylko, żeby mieć na taksówkę. No i on mówi, dobra, to zróbcie mi przelew. Mówimy, jak my ci zrobimy przelew. No, ale nie, mniejsza z tym, ale naprawdę złe rzeczy się tam działy wczoraj, naprawdę. I najgorsze jest to, że tak naprawdę straciliśmy tam 2 dni, nic nie zobaczyliśmy, bo miasto odcięte, totalnie. Parę sklepów tylko po otwieranej restauracji i poza tym totalna lipa. Normalnie nie mogę w to uwierzyć, że jutro już będziemy w Ushuaia, już będziemy w hotelu, będziemy mieli odebrane o tej godzinie teraz, będziemy już mieli odebrane nasze rzeczy, które mamy wziąć ze sobą na statek, a pojutrze już będziemy płynąć w stronę Antarktydy, już będziemy na wodach cieśniny Drake'a, czyli najbardziej zburzonych wodach na świecie, gdzie fale dochodzą od 6 do 12 metrów. Ale będzie rzygać. To akurat chyba będzie pewne, ale spoko. Liczymy się z tym, także luzik. No i za parę dni będziemy na Antarktydzie. Jako pierwsi z podróżników, youtuberów, których znam. I to jest takie fajne. Bardzo się cieszę, że akurat zrobimy to jako pierwsi. I że już każdy później będzie po nas. Że to źle nie zabrzmiało oczywiście, bo wiem, że ktoś może to tak odebrać, ale to nie o to chodzi. To po prostu jest takie wewnętrzne, fajne, że my pierwsi przetrzemy te szlaki. Że później ludzie będą widzieli, jak to robić, będą mogli też tam skorzystać z naszych podpowiedzi, które będą na filmach na YouTube, które wystartują
oglądacie ten odcinek, to jutro. Niesamowite. I dodatkowo będziemy też pisać e-booka, pamiętajcie o tym. Ale e-book to nie będzie sam e-book z Antarktydy. Oczywiście będzie to nasz e-book z 7 kontynentu, ale będą też tam opisane różne ciekawe historie z naszych podróży, także będzie to Antarktyda plus parę fajnych historii. Powinien być w grudniu w sprzedaży, jak dobrze pójdzie, jak nam się to uda. Z racji tego, że nam się nie udało zostawić nigdzie plecaków, każdy nam dzisiaj odmawiał, każdy, no. Bardzo nieładnie, tak się nie robi. A na ostatnim miejscu, już po którym zrezygnowaliśmy, powiedzieli, że chcą od nas 3000 peso, żebyśmy sobie mogli zostawić w bagaże. No, naprawdę. No, jedziemy sobie na lotnisko już. No, zmęczeni trochę. Nie spaliśmy poprzedniej nocy. Dzisiaj też będzie mało, bo o 4 mamy wylot. Ale ogólnie to lotnisko, nie pamiętam jak się nazywa, Buenos Aires, to w centrum, nie jest wcale złe, jeśli chodzi o spanie, jak się przejdzie przez bramki, bo jest dywan. Co takie no. Krzesła bez tych, wiecie, opart. Także jakoś można sobie dać radę. No. Całkiem wygodnie, bo jak próbowaliśmy znaleźć miejsce, zanim przeszliśmy przez bramki, to ojeju. Ciężko by było, a na szczęście pomyśleliśmy, odprawiliśmy się, przeszliśmy i się przespaliśmy. Ja pomyślałem. No, i się udało. W miarę jeszcze pospać. No, za 3 godzinki spaliśmy. Dla odmiany sobie pójdziemy na lotnisko, pooglądamy sobie podróże wojownika, bo dawno nie oglądaliśmy. No, ale mamy trochę zaległości. No, nie było jakoś ostatnio czasu, także dzisiaj mamy na to dużo czasu, to zrobimy. Na przystanku stoicie jakieś 2 minuty, jedzie autobus od razu. Tyle ich tutaj jest. Znowu na lotnisku. Dawno nas tu nie było, to przyjechaliśmy sobie znowu. A co? Prędzej się wchodzi. Dobra, kończymy odcinek. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że startujemy z serią z Antarktydy. Będzie taka petarda, że szok, także wbijajcie. My właśnie jesteśmy w Buenos Aires i lecimy do Ushuaia i wsiadamy na statek. Pamiętajcie o subskrypcji i jak możecie też pamiętać o tym, nie wiem czy w tym odcinku już mówiłem, że zależy nam na tym, że na każdym odcinku z Antarktydy było 10 tysięcy serduszek, 5 tysięcy komentarzy, to zwiększy nasz zasięg i filmy będą super promowane. Pozdro!